Apokalipsa Eliasza. I położył się i zasnął pod jednym krzewem. A oto anioł dotknął go i powiedział do niego: wstań i jedz. Taką tajemnicę objawił Michał, wielki książę aniołów Izraela, prorokowi Eliaszowi na górze Karmel. Koniec i czas, który nastąpi w przyszłości, na końcu dni, na koniec czterech królestw, w dniach panowania czwartego króla, który nastąpi w przyszłości. Duch Jahwe uniósł mnie i poprowadził mnie na południe świata. I zobaczyłem tam miejsce wysokie, płonące w ogniu, i żadna istota ludzka nie mogła tam wejść. Znowu uniósł mnie Duch i poprowadził na wschód świata. I zobaczyłem tam gwiazdy walczące ze sobą nawzajem bez odpoczynku. Znów uniósł mnie Duch i poprowadził na zachód świata. I zobaczyłem tam dusze, które są sądzone w wielkich mękach, każda według swego czynu. Wtedy objawił mi Michał koniec, który nastąpi w przyszłości, na końcu dni, w dniach panowania króla, który nastąpi. Jego imię Chemlt. A są, którzy mówią, że jego imię Trmila. Rabbi Simaj mówi, jego imię Ha-Kesrat. Rabbi Eleazar mówi, jego imię Artaxerxes. Rabbi Juda, syn Betira, mówi, jego imię Cyrus. Rabbi Szymon, syn Johai, mówi, jego imię Kesra. A tradycja, jak Rabbi Szymon, który mówi, jego imię Ha-Kesra. Ostatni król Persji powstanie przeciw Rzymowi w trzech następujących po sobie latach, aż rozszerzy się w 12 miesięcy. I trzech wojennych bohaterów wystąpi przeciw niemu z morza, lecz oni będą wydani w jego rękę. Uniżony między królami, syn niewolnicy, jego imię Gigit, przeciw niemu z morza. A takie będą jego znaki, które widział w nim Daniel. Jego twarz długa, na jego przodzie głowy i wzrost bardzo wysoki, i jego stopy są wysokie, a jego golenie cienkie. I będzie wyciągał swoją rękę w każdym dniu nad wiernym ludem i będzie wstrząsał w każdym dniu trzy wstrząsy. A wszystkie znaki zbiorą się i pójdą do jednego miejsca, i zajmą domy, i zrabują pola, i zabiją sieroty i wdowy na ulicy. Ale jeśli będą czynić pokutę, będzie dla nich przebaczenie. 20 Marcheszwana zatrzęsie się świat, i niebo i ziemia zadrżą. 20 Kislew stanie cały Izrael, modląc się i wołając przed waszym Ojcem w niebie. A w tym dniu będzie spuszczony miecz i spadnie wśród ludzi świata, według tego, co powiedziano w Piśmie. Raz tego, raz innego pożera miecz. 20 Nisan będzie pierwsze wyjście wszystkich Babilonu w liczbie 18 tysięcy mężczyzn i kobiet, i żadna z nich nie zginie. 25 Tishri będzie drugie wygnanie, które będzie nad rzeką Sabation, wyprowadzonych w liczbie 17 tysięcy. 20 mężczyzn i 15 kobiet z nich zostanie zabitych. 25, 8 miesiąca nastąpi trzecie wygnanie. Wyjdą i będą płakać i lamentować nad ich braćmi, którzy zostaną zabici. I będą krzyczeć na pustyni, i nie będą nic próbować, i przeżyją dzięki słowu, które znajduje się w ustach Jahwe. Zanim pierwsze wygnanie z Babilonu wyjdzie, spotka się z drugim w Babel, jak powiedziano w Piśmie: wij się i jęcz, córko Syjonu. 20 Nisan
powstanie król z morza i zniszczy i wstrząśnie światem i przybędzie na wzgórze, wspaniałe, szturmem, święte i spali go. Przeklęta między kobietami, która go urodzi. To jest róg, który widział Daniel. A pewnego dnia będzie cierpienie i wojna przeciw Izraelowi. Drugą wojnę poprowadzi Demetriusz, syn Porypusa, i Apolipus, syn Panpusa, z ich 100 tysiącami jeźdźców i 100 tysiącami piechurów oraz 100 tysiącami tych, którzy są na statkach. 20 Elul przyjdzie Mesjasz, jego imię Winon. A tego dnia stąpi Gabriel od 9 godziny do 10 i zgładzi ze świata 92 tysiące mężczyzn. 20 Tewet, trzecią wojnę, poprowadzi Mks. Kirtlos i wszystkie prowincje z nimi, bardzo wiele ludzi, na wielkiej równinie do Joppy i do Aszkelonu. A 20 Szewat przyjdzie Mesjasz i zstąpią anioły zniszczenia i zgładzą wielką liczbę i nikt nie zostanie przy życiu. W danym czasie powie święty, niech będzie błogosławiony, do Abrahama. Następcy, twoi synowie padną aż pod stopnie, ponieważ powiedziano w piśmie, wtedy poniżony z ziemi będziesz mówił, a potem będą wyniesieni nad wszystkie ludy, ponieważ powiedziano, Jahwe, Bóg twój wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. A potem przyjdą wszystkie narody i będą płaszczyć się przed każdym z Izraela i będą lizać proch spod ich stóp, ponieważ jest powiedziane w piśmie, królowie będą twoimi żywicielami. 20 Adar przyjdzie Mesjasz, a z nim 30 tysięcy sprawiedliwych, ponieważ jest powiedziane w piśmie, sprawiedliwość będzie pasem bioder jego. A kiedy zobaczą to ludy świata, wtedy z ręki każdego z nich będzie stracony, on i jego rumaki, ponieważ jest powiedziane w piśmie, a taką plagą, którą porazi Jahwe wszystkie ludy. W tej godzinie powie święty, niech będzie błogosławiony, do ludów świata. Biada wam bezbożnicy na krańcach czterech królestw. Będziecie, wszystkich was zmiotę ze świata. A stanie się, że kor pszenicy przyniesie 900 korów, i tak będzie z winem i z oliwą, a każde drzewo w drzewo będzie obsypane wyśmienitymi owocami, ponieważ jest powiedziane w piśmie, a wy, wzgórza Izraela, wypuścicie wasze gałęzie, a Izrael będzie jadł i radował się 40 lat. A potem święty, niech będzie błogosławiony, nadciągnie Gog i Magog ze wszystkimi swoimi armiami, a potem zbiorą się wszystkie ludy ziemi i okrążą Jerozolimę, aby walczyć. Ale święty, niech będzie błogosławiony, nadciągnie i będzie walczył przeciw nim. I Mesjasz przyjdzie, a święty, niech będzie błogosławiony, przy jego pomocy poprowadzi wojnę z nimi, ponieważ jest powiedziane w piśmie. I wyruszy Jahwe i będzie walczył przeciw tym ludom, jak kiedyś walczył w dniu bitwy. W tym dniu z góry zadrżą i wierzchołki drgną, a mury i wieże upadną. A święty, niech będzie błogosławiony, zbierze wszystkie ptaki niebios i zwierzęta ziemi, aby jeść z ich mięsa i pić z ich krwi, ponieważ jest powiedziane w piśmie. I lato przetrwają na nim ptaki drapieżne, a wszystkie zwierzęta ziemi na nim przezimują. A Izrael będzie palić ich broń przez 7 lat, ponieważ jest powiedziane w piśmie, mieszkańcy miast Izraela będą palić i spalą broń przez 7 lat. A dalej mówi, i grzebać będzie ich dom izraelski,
aby oczyścić kraj przez 7 miesięcy. A takie prowincje będą zburzone: Jerycho, Beerot, Bet-Haron, Susin, Malka i Arad, Salom i Samaria, Bet-Magdiel, Tyr i Bet-Halsot, Lidda i Bos, Bet-Enam, Hamat, Safar, Adasa, Antiochia, Aleksandria i Edom. Ale wszystkie izraelskie miasta będą otoczone ogniem i aniołami ognia, ponieważ jest powiedziane w Piśmie: I ja, wyrocznia Jahwe, będę dla niej murem ognistym dookoła. Potem przyjdzie dzień ostatni, który będzie długi jak 40 dni, a góry i wierzchołki zachwieją się i zadrżą, a ziemia będzie głośno krzyczeć przeciw bezbożnikom, mówić w miejscu tym: ten zabił tego i tego, ponieważ jest powiedziane w Piśmie: odsłoni ziemia krew na niej przelaną. Eliasz powiedział: widzę, jak umarli przybierają kształt, a proch ich zostanie uformowany i będą tak, jak byli na początku, aby dać nagrodę Boga, ponieważ jest powiedziane w Piśmie: patrzcie teraz, że ja jestem, a także głoszone jest w Ezechielu: a widziałem, a oto na nich ścięgna, a anioły służby otworzą ich groby i wrzucą w nich dusze, i ożyją, i postawią ich na nogi. A każdego, kto został uznany winnym przez sąd, zepchnął do wielkiej sztolni. Jej długość ma 2000 łokci, a szerokość 50 łokci. A każdego, kto nie pragnął tory, jego, świętego, niech będzie błogosławiony, oczy pobożnych zobaczą w ich upadku, ponieważ jest powiedziane w Piśmie: i wyjdą i zobaczą trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie. Eliasz powiedział: widzę ogień i siarkę spływającą z nieba na bezbożnych, ponieważ jest powiedziane: on zsyła deszcz na bezbożnych węgle. A święty, niech będzie błogosławiony, oddali bardzo świętość od wiecznego świata podziemnego, żeby sprawiedliwi nie słyszeli głosu skargi bezbożnych i będą błagać miłosierdzia dla nich, a byli, jakby ich nie było. Eliasz powiedział: widzę Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich bogobojnych, którzy siedzą, a kraj przed nimi obfity we wszystkie rodzaje wyśmienite, a drzewo, które przygotował święty, niech będzie błogosławiony, stoi w środku ogrodu, ponieważ jest powiedziane: na obu brzegach potoku będą rosły wszystkie rodzaje drzew owocowych. Liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. A statki przybywają z Engedi do Eglaim, załadowane bogactwem i majątkiem dla sprawiedliwych. A Eliasz, błogosławionej pamięci, powiedział: widzę piękne, wspaniałe i wielkie miasto, które zstąpi z nieba, gdy zostanie zbudowane, ponieważ jest powiedziane w Piśmie: Jeruzalem, zbudowane jak miasto, które całe w jedno zespolone, zbudowane i wypełnione, a jego lud mieszka w nim. 3000 wież, a każdą wieżą jest 20 ris. Każdy ris 25 000 łokci szmaragdów i szlachetnych kamieni i pereł, ponieważ napisano: i uczynię twoje blanki z rubinów. Eliasz powiedział: widzę domy i bramy sprawiedliwych, a ich progi i ich odrzwia ze szlachetnych kamieni, i skarbce świątyni są otwarte, a między nimi prawo i pokój, ponieważ jest powiedziane: a wszyscy twoi synowie będą uczniami Jahwe. Dalej mówi: pełny pokój mają kochający twoje prawo.
dodaje: jak wielka dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją. Koniec Księgi Eliasza, błogosławionej pamięci. Czytał Triglaw.